Witam Państwa bardzo serdecznie. My dzisiaj pokażemy przedpremierowo spoty z piątej edycji kampanii SM Walcz o siebie, no i jeszcze kilka wyników badań. My z kampanią ruszamy jak co roku w maju, czyli pewnie 7 maja. Cały czas ten maj jest taki bardzo, bardzo intensywny, wtedy są też obchody MSD. Oczywiście cały czas w kampanii uczestniczą 3 wiodące organizacje pacjenckie, znaczy PTSR, Fundacja Neuropozytywni i Fundacja Urszuli Jaworskiej. Wszystkich innych również zapraszamy do współpracy, grono profesorskie nas wspiera. No i przede wszystkim muszę powiedzieć o gronie pacjentów, bo my na Facebooku mamy ponad 9 tysięcy aktywnych osób, które faktycznie czytają to, co tam jest zamieszczane, uczestniczą, chcą się jednoczyć i chcą wspólnie w tym naszym SM-owym świecie działać. A teraz pierwszy film z bohaterką Kasią. Diagnoza to był dla mnie szok. To naprawdę zabrzmiało jak wyrok, ale wiedziałam, że nie mogę się poddać, że muszę robić wszystko, żeby ta choroba nie zwyciężyła. Wiem, że są nowe rozwiązania i nowe metody leczenia, które dają chorym szansę na normalne funkcjonowanie. Ja nie mogę się poddać. Ja mam dla kogo żyć. Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. Odpowiednio podjęta terapia to szansa na normalne życie. Szansa na normalne życie. Diagnoza to był dla mnie szok. Jeszcze raz. My w tym roku jesteśmy bardzo blisko człowieka. Te filmy mają taki trochę nawet dokumentalny charakter, ale cały czas mówimy o tym, że właśnie życie się nie zatrzymuje, życie trwa. Medycyna też się nie zatrzymuje, idzie do przodu, a zatem my z tym SM-em również powinniśmy mieć dostęp do tych nowoczesnych leków, które na świecie są, a u nas cały czas nie ma ich niestety w refundacji. W ramach kampanii przeprowadziliśmy również badanie społeczne z profesor Dominiką Maison, no i którym to się przełącza? Tym, tak? I tutaj mam kilka takich slajdów, bo pierwsze pytanie dotyczyło diagnozy. To jest badanie zrobione przez internet na grupie około 400 osób, ale też tak wyselekcjonowanych, żeby faktycznie było miarodajnie. Pytaliśmy o pierwsze właśnie spotkanie z systemem, o diagnozę. No oczywiście się okazuje, że to najczęściej neurolog, tutaj nie wiem dlaczego, neurolog tą diagnozę stawiał rzadziej, dużo rzadziej lekarz rodzinny czy inny lekarz. Czy dostał taki pacjent, został poinformowany o możliwościach leczenia? No 63% tak, no niby to dobrze, ale prawda, jeszcze jest sporo tutaj do zrobienia. Ale pacjenci jednak bardzo dobrze oceniają ten kontakt, że zostali jakby, że nie czuli się zepchnięci, bo też takie pytania zadawaliśmy, czy czuli się dopieszczeni przez lekarza, czy ta opieka, czy czuli, że to jest ważne dla lekarza prowadzącego właśnie to, że taką osobę, nawet od czysto takiej psychologicznej strony taki problem dotknął. Okazuje się, że tak. Jak ta diagnoza, ile czasu minęło do postawienia diagnozy? Głównie to jest od miesiąca do 3 miesięcy, aczkolwiek 22% wskazywało, że więcej niż rok. Pytaliśmy o powody niekorzystania z leków, z programów lekowych, dlaczego tak się dzieje. No i tutaj zauważamy, że akurat z tych badanych większość była objęta programem lekowym. Głównie to były osoby z postacią rzutowo-remisyjną lub łagodną. Natomiast dlaczego nie korzystają? No bo właśnie cały czas pokutuje też to przeświadczenie, że na przykład trzeba samemu za to płacić. Część osób, i to nawet u tej grupy, którą ja uważam, że ta grupa u nas na Facebooku jest grupą taką świadomą tego, co się dzieje, to cały czas gdzieś tam się pojawiają wątki, że nawet leki pierwszorzutowe są, nie wiem, ograniczone czasowo, co już dawno temu zostało, prawda, zniesione. Albo że trzeba samemu za to płacić. No tutaj, tu cały czas nie wiem, z czego to wynika, ale być może z tego, że w niektórych ośrodkach jednak rzeczywiście te kolejki są bardzo duże i te osoby w pewnym momencie przestają po prostu, znaczy tracą nadzieję na to, że mogą być objęte leczeniem. Czy pokładają nadzieję w tych terapiach, przepraszam, bo coś tu przeskoczyło, w terapii, tej, w której biorą udział? Tak, zgadzają się z tym, czyli tylko jest, zobaczcie Państwo, dosyć ciekawa sytuacja, że ci, którzy są w badaniu klinicznym, oni
najbardziej wierzą w to, że to leczenie jest skuteczne. Czyli ta nowinka, to, że uczestniczą w czymś nowocześniejszym niż cała reszta, daje też takie psychiczne poczucie, że tak, wierzę w to, że mi to będzie pomagało. Pomijanie dawek leków, bo to jest też interesująca rzecz. Najczęściej są pomijane leki pierwszego rzutu. Dlaczego? No dlatego, że są po prostu iniekcyjne. I ja powiem szczerze, że rozumiem kogoś, kto już ileś lat te leki bierze, no i na przykład, nie wiem, ma sesję czy cokolwiek innego i po prostu nagle się okazuje, czy w pracy jakiś wyjazd za granicę czy gdziekolwiek indziej i po prostu w pewnym momencie ta wzięcie tego leku plus objawy grypopodobne plus cała ta reszta nagle powoduje, że po prostu jest to niemożliwe, żeby pogodzić to z normalnym wyzwaniem życiowym czy właśnie zawodowym. No i się okazuje, że właśnie te leki pierwszego rzutu są najczęściej pomijane, aczkolwiek to też nie jest dużo. I co jest niebezpieczne? Niebezpieczne jest na pewno to, że właśnie te pominięcia tych dawek leków mogą występować wtedy, kiedy jest tak duże obciążenie, czyli właśnie albo zawodowe, albo związane z jakąś sesją na studiach. I wtedy ta osoba już nie chce się jeszcze bardziej nie chce tych objawów grypopodobnych, załóżmy, przechodzić, wobec czego rezygnuje, ale wtedy ma ten organizm najbardziej słaby, a zatem tym bardziej się naraża na to, że kolejny rzut może nastąpić, czy pogorszenie. I tutaj jest właśnie, to jest na pewno aspekt tej sprawy, jest istotny, dlatego że właśnie gdybyśmy mieli dostęp do leków nieiniekcyjnych, tylko leków pierwszorzutowych, ale w tabletkach, no to wtedy już tego efektu ubocznego w postaci objawów grypopodobnych by po prostu nie było. Jakie jest postrzeganie terapii pierwszorzutowej na życie, no to właśnie to jest to, że te cały czas, ci, którzy bardzo długo biorą zastrzyki, no to mówią, że to im przypomina chorobie. Ja sama, co prawda, biorę raz w tygodniu, no ale po prostu jak przychodzi ta niedziela, no to już po prostu mam od połowy dnia dość wszystkiego. Bo jednak to właśnie przypomina, to wiadomo, jak to będzie, że człowiek się będzie źle czuł i tak dalej, i tak dalej. W innych jeszcze lekach, kiedy ktoś bierze na przykład codziennie czy co drugi dzień, ten efekt jest jeszcze bardziej spotęgowany. Czy się pacjenci chorzy na SM nie mogą doczekać nowoczesnych leków? No oczywiście nie mogą się doczekać, pokładają gigantyczne nadzieje i to właściwie większość, bo tutaj ponad prawie 100% wszyscy mówią, że nie mogą się tego doczekać, że, no ale że niestety też się obawiają, że to praktycznie rzecz biorąc nie wiadomo kiedy nastąpi, kiedy my w Polsce będziemy mieć do tego dostęp. No i jeszcze dodatkowe możliwości terapii, tutaj rehabilitacja, bo to in plus, to są odpowiedzi na tak, to właściwie rehabilitacja jest tą najważniejszą rzeczą. I to tak pokrótce, oczywiście to badanie w całości, nie tylko te slajdy, będzie dostępne na stronie fundacji, także zapraszamy do zapoznania się i zobaczymy drugi film z Tadeuszem. Kiedy pierwszy raz usłyszałem stwardnienie rozsiane, to zabrzmiało jak wyrok. Nie chciałem się z tym pogodzić. Świat idzie naprzód. Medycyna idzie naprzód. Nauka nigdy się nie zatrzymuje. Są leki i coraz lepsze terapie. Można walczyć z tą chorobą. Dla mnie to sprawa życia. Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. Odpowiednio podjęta terapia to szansa na normalne życie. Ja mam taki apel do wszystkich, nie zatrzymujmy się, skoro medycyna idzie naprzód i my idziemy naprzód, jesteśmy coraz bogatsi, coraz bardziej bogaci w wiedzę i też w doświadczenie, to róbmy wszystko, żeby pacjenci w Polsce faktycznie mogli mieć dostęp do nowoczesnych terapii. Dziękuję bardzo.